Wiemy, że koronawirus roznosi się z ogromną łatwością, drogą kropelkową. Gdy rozmawiamy z osobą chorą, całujemy się, dotykamy ją lub jej rzeczy, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa z miejsca stać się nosicielami SARS-CoV-2. Specjalista zdradza, w jaki nietypowy sposób jeszcze możemy się zarazić. Koronawirus wywołał falę zachorowań, która otrzymała już miano pandemii. Państwa na całym świecie walczą z zapanowaniem nad kolejnymi zarażeniami, wprowadzając wiele obostrzeń. Niektórzy ludzie nadal nie są jednak świadomi, w jaki sposób można się zarazić. Koronawirus przedostaje się do ciała nie tylko przez nos i usta. SARS-CoV-2 możemy zarazić się, mając bardzo bliski kontakt z osobą zakażoną. Rozmowy w bliskiej odległości, całowanie, dotyk, używanie wspólnych produktów higienicznych, sprzętów domowych może doprowadzić do zakażenia. Dlatego tak ważna jest higiena, mycie rąk i dezynfekcja. W sklepie starajmy się nie dotykać twarzy, jeśli produkt lub wózek przed nami dotykała osoba zakażona, a my podrapiemy się po nosie lub ustach. W łatwy sposób wprowadzimy wirusy do swojego organizmu. Nawet jeśli dbamy o higienę i staramy się nie dotykać twarzy, koronawirus może z łatwością dostać się do organizmu przez oczy. Przez zakażone powietrze w pomieszczeniu, w którym przebywała chora osoba, lub analogicznie jak w przypadku nosa, przez potarcie ręką oczu. Profesor Jerzy Szaflik, dyrektor Centrum Mikrochirurgii Oka Laser i Centrum Jaskry w Warszawie, nie ma żadnych wątpliwości. Personel medyczny powinien bez wyjątków przestrzegać wytycznych. Chcę podkreślić, że ochrona oczu jest szczególnie ważna w przypadku personelu medycznego stykającego się z chorymi. Przecież maseczki sanitarne chronią jedynie usta i nos. Elementem zabezpieczenia personelu medycznego powinny być także okulary czy gogle ochronne. Odpowiednie będą też tak zwane przyłbice ochronne, apeluje profesor. Dzisiaj grzeje, 1. Szkoły zamknięte znacznie dłużej? Poznaliśmy konkretną datę 2. 1. Popularny lek przeciwbólowy pogarsza przebieg koronawirusa. Natychmiast przestań go brać. W szpitalu w Wuhan zdarzały się przypadki zakażenia właśnie przez oczy. Lekarze dbający o higienę i przestrzegający wytycznych zarażali się tylko dlatego, że nie mieli gogli. Potarcie oczu, najczęściej nieświadome, dłonią powoduje, że wirusy dostają się przez kanaliki łzowe do nosa. A tam, w ciepłych i wilgotnych błonach śluzowych, a następnie w płucach z powodzeniem się rozmnażają i atakują organizm. Najlepsze newsy dnia, źródło, wprost. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.